Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0. Mam świetnego zawodnika, 2.434, 60 tysięcy partii ponad, więc wspaniale. I teraz jakiś wariant trzeba wybrać, nie chciałbym tutaj wpaść w jakieś tarapaty, może zagram skoczkiem na C6. Sprawdzę tylko jeszcze z ciekawości, jaki ranking gość ma na 3 minuty w blicu 2300. No spoko, tutaj jest czyściutko. W poprzednim odcinku grałem z gościem, który faktycznie oszukiwał. Ranking został zwrócony, tyle w temacie. Na pytanie, dlaczego zagrałem z nim rewanż, odpowiadam. Chciałem się upewnić, czy faktycznie mam rację i że gram z silnikiem. Poza tym, no mam taką duszę raczej wojowniczą, więc no, wiecie. Jakbym wygrał z silnikiem, to byłoby wygrał z oszustem i byłoby świetnie, tak? Ale to już historia. Dobra, w tej sytuacji mogę zagrać wariant Świecznikowa, tylko że on jest takim wariantem, który nie za bardzo ja go znam. Znaczy, znam tam ileś ruchów do przodu. Pytanie też, czy ja chcę wchodzić w te tematy. Za bardzo E6 już nie kojarzę tego wariantu. Mogę zagrać G6, mogę zagrać subtelne D6. Wiecie co? Dobra. Zagramy tego Świecznikowa. W sumie jest mi on chyba najbliższy tak na ten moment. I tutaj D6 koniecznie, żeby skoczek nie wleciał. Przeciwnik jak najbardziej będzie grał teorię. No są takie właśnie debiuty, które niestety się tutaj klepie od ręki. Najlepsze posunięcie oczywiście grozi tutaj. Co? O, tego z tym ruchem się nie spotkałem. Powiem szczerze, dziwne. Dlatego, że zwykle gra się skoczkiem. No to dobra, no to goniec E7 w takim razie. Dziwny ruch. Nie wiem, czy on jest całkiem... Możliwe, że jest ok. Zbijamy oczywiście gońcem. Jest ruch A4. A chodzi o to, że skoczek wejdzie ten, potem wejdzie tędy. Sprytnie. Pytanie, czy nie wybić przypadkiem? A chyba nie. Chyba trzeba zagrać tak. I goniec na G5, z tego co pamiętam, się gra. Możliwe, że roszadę też można zrobić, chociaż... No tak, tutaj problem polega na tym, znaczy nie problem, walka polega na tym, że walczymy przede wszystkim o punkt D5. Po zrobieniu roszady będę miał możliwość podważenia tego pionka, zagrania gońcem na E6. Jest ruch H4, tyle że ja nie mam roszady, więc ja mogę go teraz zbić i wy sobie wrócić mając pionka więcej. Aha, nie mogę. Ojejku, ale bym błąd popełnił. Zbiłbym tu, 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 ale moment. A jak zagram tak, on mi weźmie wieżę i ja z szachem, on tu. Dzieje się, słuchajcie, magia. Tak. On tu, ja tu, on mi weźmie, albo ja nawet tu, on mi weźmie, ja wezmę królem, żeby tu bronić pionka. Co ja gadam, ja będę miał przecież mniej materiału. Okej. No co ja gadam? Przecież wieży nie będzie. Jeszcze raz. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Będę bez figury mimo wszystko. Ale będę miał sporo pionków. Wiecie co? Ja pójdę na to. Możliwe, że to jest złe, ale na to pójdę. Ale mnie kusi. Bardzo mnie to kusi i w to idę. Dosyć forsownie to wygląda, bo jeżeli nie zbije mi wieża, no musi zbić, tak? I skoczek tutaj. Idę w to. Bo jeżeli zagram tu, to on jeszcze ma opcję bicia, będę musiał się zasłonić, on mi wejdzie tu. Tutaj. A jak zagram tak, to nie ma mi opcji bicia. Oczywiście może zagrać tu i potem zagrać tu. Jeżeli zagram tutaj, wezmę kolejnego pionka, on może się zasłonić hetmanem, wtedy to wybijemy. No tutaj nie mam wyjścia, muszę wziąć. No on musi hetmanem? Możliwe, że gońcem się zasłoni. Jeżeli hetmanem, to on łapie to tempo. Ewentualnie zagram tak, żeby tego skoczka złapać. Taki ruch, taki, taki. Wszystko jest możliwe. Tu wezmę skoczka po prostu. Król bezpieczny. Szach może nastąpić. Odejdę, jakieś zbicie. Wieża, szach, tu i zasłona. No dzieje się. Jest bardzo skomplikowana pozycja.
Bo też jak on zasłoni się gońcem, mogę wziąć pionka, jasne. I w sumie nawet chyba warto by było go wziąć. Z drugiej strony, jak zagram tak. No dobra, zasłonił się hetmanem, więc jest już po temacie. Wybicie gońcem. I co? I ten skoczek mi tu ucieknie, nie mam wyjścia, więc chyba muszę tak zagrać. Tak jak sobie zaplanowałem. Czyli chcę wrócić tu i wziąć, więc wrócić na równy materiał. Tyle, że 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Mam dwa pionki więcej. To też warto liczyć w takich ostrych układach. On może tu zagrać. Tego nie przewidziałem, ale mam opcję bicia też tutaj. Więc będzie miał problem. A jeden szach spowoduje to. Nawet no taki ruch w sumie będzie ciekawy. On mi zbije. Tam król może też mieć problemy. Nie, no to jest strasznie ostra pozycja. Fajnie, ale wydaje mi się, że mój król w centrum jest bezpieczniejszy niż jego. W pewnym momencie może być. Ale fajna partia nam się potoczyła. No bo teraz tak. Moim celem jest zagranie tutaj i zbicie. Nawet jeżeli on tam zagra coś w tym stylu, to chyba trzeba będzie to zostawić w spokoju i wrócić, bo jeżeli zbije, to nawet on skoczkiem zagra. I tak czuję ten skoczek, to może sobie pograć. I może być tak średnio ciekawie. Tak, bo jak nawet zagram na A7, skoczek wejdzie na D5, nie mogę zbić, bo skoczek B6, te skoczki się obronią, więc po tym ruchu od razu tu. Zawsze tu bicie, zawsze jest skoczek, w razie czego, a po tym zagraniu, które trzeba liczyć, król E7, bicie tutaj, ewentualnie szach, król tu, bicie wieża, no i się bronimy. No właśnie, wracam tu. Od razu, bo to już miałem policzone. Dokładnie, gość też to widzi, co się dzieje. Gram tu, prawdopodobnie będzie bicie. Wieża F8. Zawsze goniec może wejść z tempem, a już się bronimy. Jeżeli nastąpi szach, to jest taki ruch. Jeżeli szach, to taki, taki, taki. Aha, i tutaj wejdziesz. O kurczę. To znaczy tak, no po takim ruchu jeszcze mogę po prostu odejść. I też będzie w porządku. On może zagrać tu i atakować tego pionka. Będę musiał zbić skoczka. On weźmie pionka. Tu się broni. No i hetman do łask, czyli tu. Okej, okay, on w ogóle co innego teraz pokombinował. Skoczek chce wejść tu i tu. No tak, no racja z jego strony, że. Ale dobra. Bije, to już jest z głowy. On wejdzie tu, a ja zagram gońcem. I on nic mi nie zrobi. Nic mi nie zrobi. Wybraniam się. Tutaj to nawet tu. Tak, goniec E6 łata wszystkie dziury. A teraz jeszcze hetman z tempem może tam fajnie zaatakować. Po ewentualnym biciu od razu sobie bije, atakuje skoczka z tempem. Wydaje mi się, że wyszło to bardzo dobrze. Nawet po długiej roszadzie, co też trzeba brać pod uwagę, ale ostro poszło. Będzie atakowany pionek i nawet skoczek D4, bicie. I to też powinno być w porządku. No wieża, to jest ten sam układ, nawet lepszy dla mnie może. Tak, on może zbić, ja zbiję, on zbije. Szacha dam, goniec tu. I tam wieża wisi. Dobra, chwila, trzeba się zastanowić. Może po prostu tak? Też ciężko powiedzieć, czy. A może tak trzeba po prostu zagrać? Skoczek wejdzie. No wejdzie. Ale się chociaż będzie broniło. Chyba trzeba D5 grać. Ups. A nie. Dlaczego ups? Tutaj szach. Tutaj. No może z powrotem ruszyć. Ale raczej zbije. Dobra, idę tak. Ha, bo jak ruszę tutaj. To on może stać z tym skoczkiem sobie, ale jak ruszę tutaj, to on tu, ja tu. I też w sumie nic chyba nie ma. No dobra, chwila. Ja tu czuję się raczej komfortowo, ale nie, chyba tutaj, bo on może tak zagrać, a ja wtedy zagram hetmanem. Ale ostra, fajna pozycja. Mam nadzieję, że wyjdę z tego żywy. Skoczek tutaj, to tutaj. I on może wrócić. Wtedy król C7. I hetman szybko na D8. Taki jest plan. Grunt, że figury się wyrównały. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Pionek mniej, ale cały czas zwariowana pozycja. Jeszcze goniec tutaj atakuje tego pionka.
Grunt to żeby. A, naciskasz mi tutaj, kolego. Trzeba to policzyć. Tu zagram. Jakieś wtrącenia tutaj są niebezpieczne. Dobra, to nie przechodzi. Skoczek E7, jedyne co mi przychodzi do głowy. Skoczek szach. Tu. Tu i taki trochę remis, co? Wracam, tak. Tak, a nie do końca, bo tutaj i tam wisi na końcu. Dobra, próbujemy. Próbujemy, bo jeszcze hetman wchodzi tutaj do obrony. Aj, podstawiłem. Dobra, hetman C6, tu nie mam wyjścia, muszę bronić tu i tu. Tu podstawiłem, się przyznaję bez bicia, ale tu jest szach chyba. Oj. Szach na F6. Dobra, podstawiłem. Na końcu jest szach. Tak ładnie mi się to grało. C4? Ale spryciarz, nie mogę zbić, bo jest szach i tu jeszcze wisi. Aj, no sprytnie. No dobra, ale chyba muszę w takim razie zagrać tu. Tu liczę, tu liczę, tu. No jakieś takie zagranie. No i w sumie nie wiadomo, co to za pozycja. Pewnie gorsza, ale jakaś tam grywalna. Tu jeszcze szach. Odejście takie. Dobra. Tu nie mogę na pewno. A już wydawało mi się, że mogę zbić na C4. Nie mogę zbić na C4. Muszę tak zagrać. Hetman C7. No tak, tu się porobiło. Ok. A może taki ruch działa? Nie, no chyba goniec F5. Bo też jak on F3, to ja mam taki ruch i... Okej, okay, tutaj mnie trochę paraliżuje, ale chyba tak mogę w sumie zagrać. Taki ruch też jest ciekawy. Ale nie, król musi chyba zagrać jednak tutaj. Trzymać to wszystko. On będzie chciał tak i wejść mi tu, ale wtedy ja mam też takiego bardzo agresywnego króla, że tak się wyrażę. Mogę próbować też grać B3 i go tam zamknąć. Zagrać tutaj. Naprawdę? G4? Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze. Gram tu i tu. Odbiję sobie pionka nawet. Tylko, że on weźmie tego, jasne. Mogę tak spróbować, ale jak wezmę tego, on weźmie tego. Moja wieża będzie aktywniejsza. Te pionki moje mogą zrobić karierę. Więc muszę w ten sposób. Poza tym tu mam... Nie wziął pionka. Może nie musiał. Może tak zagrać po prostu? A może to będzie strata czasu? Dobra, ile mam czasu? 2 minuty, trochę mało. Moja wieża musi iść aktywnie. Szach może nastąpić, tu będę musiał, ale moja wieża już będzie aktywnie. Nie ma czasu bronić pionków. Aktywność jest ważna. No mój król tak troszeczkę... Zakłopotany już stoi, ale też takie zagranie wieża C4 tutaj na te pionki i bronienie pola E4 może być. No właśnie, on tutaj to fajnie teraz pokazuje, że broni. Dobra, gram tak i tu i goniec C2 zagram. I będę szedł pionkiem. I goniec na C2. Bo jak tutaj, to tutaj mu strzelę królem. Bronię na E4 i o to chodzi. Tu bronię na D3. Nawet B3 wchodzi w grę, wchodzi. No ten pionek ma trochę daleko, ale już jest jasny plan. On co, jak zbije, to też straci trochę czasu. Będę zasuwał pionkiem aż do góry. Trzeba brać pod uwagę bicie, bicie. Raczej powinno być ok. Tak, zasuwam. Aha, bo goniec broni, co ja gadam.
Nawet fajne takie zagranie było. Dobra, ale tu koniec jest zdecydowanie lepszy. Pionek zasuwa. Skoczek przejdzie tu. Ja mam możliwość też tu i zbicia. Mogę wrócić zawsze gońcem. Aha, bo... Okej. Dobra, gram tak, zabezpieczę gońca, on zagra tu, ja zagram wieżą. I wracam. Bronię pionka i ten też ma opcję przełomu, a tu już czuję się bezpieczniej troszeczkę, bo ten goniec jest asekurowany przez pionka. W pionkach porówno, idę pionem, tu grozi przełom. Wygrywam chyba po tym biciu, tu, tu, bicie, tu, tak. Chyba dobrze policzyłem. Bicie grozi przepchanie. Ale partyjka. No tak, tutaj nie ma za bardzo jak mnie, jak się obronić. Bo nawet jak on odejdzie tutaj, to ja wtedy biję. I wtedy pionek ma opcję na B1, nie przepycham. Chociaż też przepchać można, bo jak zagra gdzieś tam, no to też jest zasłona gońcem i dorobienie hetmana. To w sumie na to samo wychodzi. Tu, tu, tu i tu. Tak, najmniejsze zło wybrał, ale to jest wygrana, to już trzeba tylko się, chyba szach i biorę piona tutaj, tak, to będzie łatwe. Kolejny też pionek. Chociaż szach oczywiście i odejście, bić nie można, bo tam jeszcze grozi wieża C5. Dokładnie, tu można dać szacha, w sumie to bez znaczenia jakiegoś. A może tędy. Na pionka. I będę zasuwał swoim. Poddał. Podno. No dobra, bo to i tak wygrana, to już nieistotne, co by się zagrało. Spoko, zerknę tylko na początek, jak to wyglądało. No, skoczek B1 jakby wyrównuje, tak, tak. Tutaj, tak, w porządku. I H4. H4 jest ruchem dla mnie dobrym. Bicie jest dobre, bicie jest dobre. Tak, te zamieszanie zdecydowanie wyszło na korzyść czarnymi. Oj, coś tu źle zagrałem. W sumie tak, no nie odpaliłem takiej analizy, bo nie chciałbym, żeby tu się zepsuł mi widok. Aczkolwiek dobrze. Bo samemu lepiej znaleźć jakieś lepsze posunięcie niż komputer, jak ma podpowiadać. Tak, tak. No tutaj białe na plus wyszły. I to spory. Wydawało mi się, że to ja tutaj jestem w sztosie. Plus jeden. O, i tutaj już duży plus z jego strony. Plus 6 nawet. Nie wiem, jak to się dzieje, ale z tego wora zawsze jakoś wyjdę. No tutaj to gość dał mi pograć. Nadal białe super są. Ale tak jakby wiatr w żagle. No tutaj to już chyba... Czarne przechwytują inicjatywę. Powolutku. Remis cały czas. G4. Gdzie on błąd popełnił? Białe są teraz cały czas lepsze? Tu błąd popełnił. A, to jest scenka. Nie widzicie scenki. Dobra.
Zawsze mówię, że muszę to poprawić, tego nie poprawiam. Tak, no to już wygrana. Dokładnie, ten przełom zadziałał. Dobra, moi drodzy, dzisiaj króciutko. Do zobaczenia. Będę w Pradze grał turniej od 27 z lutego do 7 marca. Będę robił też analizy na YouTubie, tak przypominam. W sumie nie powiedziałem tego na początku. 2380, speedrun. Lecimy dalej. Dziękuję za uwagę i komentarze. Do zobaczenia, cześć.